me preocupa mucho todos los halagos. Mnie przejmują takie rzeczy właśnie, co jest wokół, w tym momencie, co się wokół tego wszystkiego dzieje. Porque debilita. Bo w tym momencie to jest dość trudne, kiedy tak wszyscy mówią na ten temat. Como dije en su día, si sacamos pecho, jak to już mówiłem już ostatnim razem, kiedy wyciągniemy pierś do przodu, no hemos hecho nada. To nic nie zrobiliśmy. Tenemos que seguir en la línea de trabajo que estamos llevando. Musimy iść cały czas tą samą linią, oczywiście, ciężkiej pracy. Y solo pensar en el primer partido que viene. I tylko jedynie myśleć o meczu najbliższym, który będzie. Porque es la única solución de conseguir los objetivos. To jest tylko jedyne wyjście, żeby w tym momencie osiągnąć swoje cele. En cuanto estemos pensando en objetivos a largo plazo, jeżeli będziemy myśleli o celach na dłuższą metę, nos van a dar muy fuerte. To w tym momencie możemy bardzo na tym cierpieć. Estoy contento, muy contento. Jestem zadowolony, bardzo zadowolony. De cómo han venido los chicos. Jak przyszli chłopaki teraz do klubu. Nos tiene que ayudar mucho. Musi nam pomóc dużo. Porque en principio la figura del preparador físico no tenemos. Jak na razie nie mamy dalej oczywiście ten od przygotowania fizycznego. Estamos bajo el amparo de nuestro gran profesor Andrzej Sławowski. Jesteśmy oczywiście w rękach kogo wielkiego człowieka, pana Andrzeja Sławowskiego. Pero sin duda que va a tener mucho, mucho, mucho trabajo Buco. Ale bez wątpienia, naprawdę Buco będzie miał dużo, dużo pracy. Todo el trabajo tenemos que irnos lo repartiendo. Będziemy oczywiście tą pracę dzielili. Si tuviera tres ayudantes más, tengo trabajo para tres ayudantes más. Gdybym miał jeszcze trzech asystentów, to miałbym dla nich tych trzech też pracę. Hay trabajo para todo el que quiera. Jest praca dla wszystkich, kto by chciał. Obóz w Hiszpanii to już jest dograny, już ci przeciwnicy są zakontraktowani. Estamos esperando que nos confirmen los tres rivales. Va a haber tres partidos. Teraz tylko czekamy, że nam potwierdzono. Będziemy mieli trzy mecze. Van a ser rivales de primer nivel. Będą to oczywiście przeciwnicy z wielkiej półki. No puedo hablar de nombres porque tenemos 4 o 5 nombres encima. Nie mogę teraz jeszcze mówić zespołów, jakie to będą, ponieważ mamy w tym momencie 4-5 takich zespołów. Pero tienen que confirmarnoslos. Oczywiście Hiszpanii nam muszą tylko potwierdzić, że to już jest, że te zespoły będą grały. Y allí sí que vamos a ir a competir ya. I tam naprawdę już będziemy naprawdę poważnie walczyli. Los primeros 4 partidos que vamos a hacer aquí. Pierwsze 4 mecze, które będziemy tutaj rozgrywali oczywiście na tym obozie przygotowawczym. Yo voy a mandar un mensaje de que el resultado me da igual. Ja już od razu przekazać sobie wiadomość, że mnie wynik jest w tym momencie nieważny. Porque voy a intentar conseguir otro tipo de objetivos durante esos partidos. Ponieważ ja będę chciał osiągnąć całkiem inne cele, dlatego żeby się przygotować. Esos primeros 4 partidos todos van a jugar 45 minutos. Te pierwsze 4 mecze, które będziemy grali oczywiście. I vamos a buscar. Będziemy grali po 45 minut, wszyscy będą grali. Siempre vamos a buscar la victoria, ¿de acuerdo? I zawsze siempre będziemy szukali zwycięstwa, żeby wszyscy wiedzieli o tym. Pero vamos a intentar conseguir una serie de objetivos de desarrollo del juego. Ale będziemy szukali oczywiście innych celów, gdzie ja po prostu w każdym meczu będę żądał, żebyśmy po prostu grali to, co chcemy grać, żebyśmy się przygotowali dobrze. Był to teraz krótki okres tego roztrenowania takiego i ogólnie wypoczynku i wróciliśmy do pracy i zaczynamy dzisiaj pierwszy dzień badania szybkościowe. Jak to będzie? Jak sądzisz, ten okres przygotowań potrzeba mocno popracować, żeby zacząć mocno tę nową rundę? Myślę, że no będzie taki jak każdy, bo wiadomo, że zima jest to dłuższy i cięższy trochę okres do pracy i dlatego zobaczymy, jak się pracujemy i jak będą wyniki wyglądały później na wiosnę. To pierwsze zgrupowanie to takie, którego nie lubią piłkarze, to zimowe zgrupowanie. No wiadomo, że takie bieganie gdzieś tam bez piłki nie są jakieś wielkie przyjemności, ale miejmy nadzieję, że ten repacz da nam zrobić coś takiego, żeby było przyjemne i z piłką. Czas szybko minął, teraz przed czas pracy, a więc koncentrujemy się na tych najbliższych chwilach, które będziemy tutaj spędzać, bo to jest bardzo ważny okres dla nas, dla całego zespołu. Są dwa obozy, trzeba je przepracować. Ważne, żeby każdy był zdrowy, bo nie mówię, to jest najważniejszy okres. Ważny i trudny chyba, prawda? No tak, na razie pogoda nam sprzyja, więc z tego trzeba się cieszyć, nie ma śniegu, mamy gdzie trenować i to jest ważne. Oczywiście obciążenia będą duże i trzeba zwrócić na to uwagę, żeby każdy się dobrze odnawiał i nie było żadnych kontuzji. Wszyscy wiemy, że tabela jest strasznie spłaszczona i tak naprawdę do bodajże 5. miejsca mamy 4 punkty straty i mamy mecze z zespołami, które są przed nami, a więc możemy powalczyć tą pierwszą ósemkę. Taki jest cel. W klubie też głośno się mówi o wzmocnieniach, a więc na pewno nam to też ułatwi sprawę. My musimy patrzeć na to, żeby się dobrze przygotować, żeby zacząć dobrze w optymalnym składzie, w optymalne przygotowanie ten pierwszy mecz z Legią i to będzie dla nas najważniejsze, a boisko zweryfikuje wszystko.